Ciągle zmieniający się krajobraz naszej planety ma tendencję do ujawniania dawno zapomnianych tajemnic w najmniej spodziewanych momentach. Przykładowo, rzeczy znalezione pod lodem są często wyjątkowo dobrze zachowane i dają nam jasny wgląd w przeszłość. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka niesamowitych rzeczy, jakie udało się znaleźć zamrożone w lodzie. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie włączyć powiadomień, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W ten sposób będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Narzędzia sprzed 9000 lat. Istnieje tajemnicza legenda o starożytnych ludziach, którzy swego czasu zamieszkiwali obszar dziczy Yukon w odległej Kolumbii Brytyjskiej. Odkryto tam te starożytne narzędzia myśliwskie, które uważa się, że spoczywały pod lodem przez ponad 9000 lat. Niedawno zaczęły wyłaniać się na powierzchnię z uwagi na topniejący lód. Jest to wyjątkowo ważna część naszej historii, która może dać wiele odpowiedzi. W miarę jak lato na Ziemi staje się coraz cieplejsze każdego roku, pola topniejącego śniegu zaczęły ujawniać skarbnice artefaktów z głębi prehistorii i stały się ulubionym miejscem pracy archeologów. Odkryto, że lwia część zamrożonych terenów była kiedyś popularnymi letnimi terenami łowieckimi. Rozpoczęto kilka ekspedycji w tych rejonach, a każda z nich dostarcza naukowcom coraz więcej informacji o tym, jak wyglądało życie ludzi na tych terenach w latach następujących po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej. Przerażone zwłoki. Naukowcy znaleźli to zamrożone ciało, które ujawniło tajemnicę skrywaną przez 100 lat. W mroźną i surową zimę 1984 roku grupa amerykańskich i brytyjskich odkrywców szukała wskazówek dotyczących zapomnianej przeszłości nadmorskich wysp kanadyjskiej Arktyki. Niespodziewanie natknęli się oni na szokujące i makabryczne odkrycie. To, co znaleźli, to doskonale zachowana w lodzie skrzynia, w której odkryto zamarznięte ciało z otwartymi oczami. Przerażony wyraz twarzy tego zmarłego mężczyzny był nadal widoczny pomimo licznych oznak rozkładu. Naukowcy doszli później do wniosku, że zwłoki te zostały zamrożone w śniegu około 130 lat temu. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaki los spotkał tego biednego człowieka. Czy był on świadomy tego, że zaraz zginie? Dlaczego zmarł z takim wyrazem twarzy? Podzielcie się w komentarzach tym, co Waszym zdaniem mogło spowodować, że ten mężczyzna otworzył szeroko oczy z przerażenia tuż przed tym, jak został zamknięty w tym lodowym grobie. Mamut Yuka. W sierpniu 2010 roku łowcy kłów z regionu Jakuzak na rosyjskim wybrzeżu Arktyki znaleźli jedno z najlepiej zachowanych ciał mamuta włochatego, jakie kiedykolwiek widział świat. Uważa się, że ta samica mamuta imieniem Yuka miała od 6 do 10 lat i była zachowana w tak doskonałym stanie, że prawie 39 tysięcy lat po jej śmierci duże kępki jej kędzierzawych włosów pozostały całkowicie nienaruszone. Oprócz włosów wyjątkowo dobrze zachował się też jej mózg i inne części ciała. Naukowcom udało się wydobyć wciąż płynącą krew z żył Yuki, co nigdy wcześniej nie zostało zrobione. Zespół naukowców z Korei Północnej otrzymał pozwolenie na stworzenie pierwszego na świecie klona mamuta przy użyciu tych unikalnych próbek. Kto wie, może już niedługo zwierzęta te ponownie będą chodzić po ziemi. Wilk z Yukonu. Poszukiwacz złota wysadzał ścianę wiecznej zmarzliny na odległym terytorium Yukonu w kanadyjskiej dziczy, kiedy nagle zauważył coś niezwykłego w zamarzniętym błocie. Okazało się, że natrafił na zmumifikowane szczątki samicy wilka, która żyła na tym obszarze około 57 tysięcy lat temu.
Starożytny wilk był zachowany w tak wyjątkowo dobrym stanie, że wszystko, łącznie z futrem, kośćmi i narządami, było niemal nietknięte. Jedyną rzeczą, której brakowało u wilczycy, były jej oczy. To odkrycie pozwoli naukowcom uzyskać niespotykany wcześniej wgląd w tajemnicze życie wymarłych gatunków, a także ich związek ze współczesnymi wilkami. Odkrycia takie jak te są bardzo rzadkie, a naukowcy uważają, że jedynym powodem, dla którego ten okaz jest tak dobrze zachowany, jest to, że wilczyca zmarła natychmiast po zawaleniu się jaskini, w której spała, całkowicie ją grzebiąc, gdy miała nie więcej niż 8 tygodni. Nosorożec włochaty. Na zimnych równinach regionu w północno-wschodniej Rosji odnaleziono gdzieś w topniejącej wiecznej zmarzlinie tego nosorożca włochatego. Miejscowi znaleźli dobrze zachowane szczątki tego starożytnego zwierzęcia, który niegdyś wędrował po zimnych i suchych tundrach Eurazji. Nosorożec włochaty to wymarły gatunek nosorożca, który był pokryty długim i grubym czerwono-brązowym futrem. To prawdopodobnie jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych, jakiego kiedykolwiek dokonano. Na przestrzeni lat znaleziono zaledwie kilka zmumifikowanych zwłok tych dziwnych stworzeń, ale ten okaz znaleziony na brzegu rzeki Tarek-Jak w sierpniu 2020 roku jest zdecydowanie jednym z najlepiej zachowanych, jakie kiedykolwiek znaleziono. Wiele jego organów pozostało prawie całkowicie nienaruszonych. Podobnie jak część jelita, trochę tkanki miękkiej i, co zadziwiające, mały kawałek rogu nosowego, który wykazywał oznaki znacznego zużycia, które towarzyszyło temu stworzeniu podczas wypasania się na trawach Syberii w epoce późnego Pleistocenu, która miała miejsce między 20 tysięcy a 50 tysięcy lat temu. Zamrożona ryba. Grupa mężczyzn łowiących pod lodem dokonała naprawdę dziwacznego i dość niezwykłego odkrycia. Jeden z rybaków zauważył tę dużą rybę o wadze około 1,5 kg, która była uwięziona pod lodem dosyć blisko powierzchni. Niektórzy mężczyźni z grupy twierdzili, że rozpoznali w tej rybie schwytaną sztukę sprzed kilku dni, co oznacza, że była ona uwięziona w ten sposób już od dłuższego czasu. Mężczyźni postanowili wydobyć rybę z lodu. Kiedy zbliżyli się do czegoś, co początkowo uważali za martwą, zamrożoną na kamień rybę, nagle zauważyli ruch dochodzący spod lodu. Ku ich zaskoczeniu ryba wciąż żyła, a kiedy zdali sobie z tego sprawę, postanowili spróbować uratować ją spod lodu. Po pewnym czasie mężczyznom udało się uwolnić zwierzę i wypuścić je z powrotem do wody, gdzie lodu już nie było. Aż trudno sobie wyobrazić, jak ta ryba mogła przeżyć w tych warunkach przez tak długi czas. Wirus zombie. Grupie naukowców z Francji udało się ożywić kilkanaście starożytnych patogenów, które zostały zakopane pod zamarzniętym jeziorem w syberyjskim regionie Rosji. Jednym z wirusów, który przywrócili do życia, był uśpiony, liczący 48,5 tysiąca lat wirus, który nawet po zamrożeniu przez tak niewiarygodnie długi czas był w stanie zainfekować gospodarza i skutecznie się replikować. Reanimacja wirusów sprzed tysięcy lat, na które nie jesteśmy odporni, wydaje się bardzo groźnym zjawiskiem. Wirus, znany jako Pandora Theodoma, był najstarszym zarejestrowanym zamrożonym wirusem, który mógł zarazić inne stworzenia. Pobił on tym samym poprzedni rekord wirusa mającego 30 tysięcy lat, zidentyfikowanego na Syberii przez tych samych naukowców w 2013 roku. Wirusy te nazywane są wirusami zombie, ponieważ pozostawały zakaźne pomimo spędzenia wielu tysiącleci w zamarzniętej ziemi. Na szczęście dla nas ten szczep zombie infekuje na razie tylko ameby.
Istnieje jednak szansa, że wiele innych starożytnych, uśpionych wirusów może leżeć ukrytych pod topniejącą wieczną zmarzliną, a któryś z nich będzie groźny i dla nas. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!